pani Mariolu, proszę powiedzieć, jak wyglądały początki waszej znajomości? Spotkaliśmy się przez naszego przyjaciela wspólnego, Marka Piotrowskiego. On mnie zaprosił, ponieważ Polska Grupa Narodowa, tak? Reprezentacja Narodowa walczyła w Chicago i zaprosił mnie na walkę, ale nie byłam w stanie przyjść na walkę i przywiózł ze sobą Andrzeja. Mówi, poznam cię z kolegą. No i tak poznałam męża. Panie Andrzeju, w 91 roku przeprowadził się pan do Stanów. Ciężko było nauczyć się życia w nowych warunkach i to pewnie bez znajomości angielskiego? Znałem się właśnie z moim menedżerem pierwszym, to Bapodano. Po prostu miał dosyć już chyba tego, że coś tłumaczył mi, nie potrafił już po prostu uzyskać odpowiedzi. Nie wiedział, czy mnie, czy z czego rozumiem, czy nie. I dał mi po prostu, wiesz, zatrudnił dla mnie specjalnie takiego tour, który po prostu uczył prywatnie uczył w domu. Były takie momenty, że myślał pan o powrocie do kraju? Wiele razy. Odpuszcza, Paniak podpuszcza. Gdyby nie to, że nie miał powrotu, to by pewno wrócił do Polski, bo na początku bardzo tęsknił. Rachunki telefoniczne były spore. Dzisiaj tęskni pan za Polską? Myśli pan o tym, żeby może kiedyś w przyszłości przeprowadzić się tutaj na stałe? Wiesz, no, dopóki te dzieci jeszcze są tam i dorastają i trzeba mi właśnie włożyć to właśnie i pieniędzy i wszystkiego, wiesz, i czasu. Także dopóki te dzieci są, muszą skończyć tą szkołę. Marcin, powiedz, gdzie ty poznałeś Julitę? No właściwie ja zawsze powtarzałem, że nie trzeba być mistrzem świata, żeby boks dawał wiele szczęścia i przyjemności. Boks prostuje charaktery, boks daje ludziom pewne możliwości. Mnie pod wpływem tych legendarnych walk Andrzeja Gołoty dał możliwości fajnego życia. No i dał mi również możliwość poznania mojej żony, bo ja moją żonę poznałem na gali bokserskiej. A na jakiej gali bokserskiej? W Ełku. Aha. W rodzinnym mieście mojej małżonki. I co wiedziałaś na temat Marcina Neimana wtedy? No, nieciekawe rzeczy. ale to była nieprawda. Jak poznałam Marcina, to okazał się zupełnie inną osobą. No i tak. Jakie są takie podstawowe, najważniejsze różnice pomiędzy tym przekazem medialnym na temat Marcina Neimana, a rzeczywistością? Marcin jest pomocny, dobry, ma wielkie serce. No nie wiem. Same superlatywy. Panie Andrzeju, fajny gość tego Neimana? Mogę ja odpowiedzieć? Proszę bardzo. Wie pan, pan Marcin nas zaprosił na galę i dzięki temu mamy troszeczkę taką podróż sentymentalną, bez presji, bez tańca z gwiazdami, bez walk bokserskich. I to jest troszeczkę podróż, żeby podziękować kibicom za tyle lat wstawania nad ranem i kibicowania mężowi. Byliśmy w szkołach, byliśmy w urzędach i wie pan co? Pan Neiman ma ogromny respekt ludzi. I wydaje mi się, że mąż już wcześniej pana Marcina znał. Ja go telefonicznie rozmawialiśmy wiele razy. I ja się nie mylę co do ludzi i żona tutaj rzeczywiście powiedziała tą całą prawdę. O człowieku, który ma wielkie serce, jest bardzo przyjazny dla ludzi, jest bardzo lubiany wszędzie naokoło. I cieszymy się, że mamy takich przyjaciół. To teraz trochę o boksie. Widziałem wypowiedź państwa córki, w której powiedziała, że nie lubi oglądać walk Andrzeja Gołoty ze względu na to, że kiedy widzi, że ktoś go uderza, to ona chce mu oddać, też go chce uderzyć. Jak pani znosiła przez te wszystkie lata sceny, w których pani mąż wychodził i walczył? Wie pan, to nie jest taki łatwy sport. I to nie jest łatwy sport i dla samego sportowca, ani dla rodziny, ani dla dzieci. Na pewno daje dużo możliwości. Na pewno ktoś, kto ma wyniki i może zainwestować zarobione pieniądze w boksie, na pewno jest mu bardzo dobrze. Ma szansę walczenia w wielu egzotycznych miejscach, poznawaniu fantastycznych ludzi, ponieważ sportowcy na ogół są bardzo dobrymi ludźmi, a zasadami są ludźmi, którzy mają otwarte serce na świat i na innych ludzi, na życie, bardzo lubią dzieci i są taką dobrą grupą. To daje boks, ale poza tym to jest twardy sport dla wszystkich naokoło.
Julita, z tego co wiem na tobie, ciosy zadawane w ringu Marcinowi nie robią dużego wrażenia. No, jak wiadomo, no, też się przyjmuje i w ogóle sobie. Moja żona wie, że to jest sport. Także... Ktoś musi wygrać, ktoś przegrać.